Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Krzysztofa Matusiaka złożony przez Stowarzyszenie Kutno Plus został dziś odrzucony. Jest to projekt o odrzucenie tego wniosku. Czy są jakieś uwagi lub zapytania w tej sprawie? Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Stwierdzam, że Rada Miasta Kutno w głosowaniu jawnym przy 16 głosach za, głosów przeciw nie było, jednym głosie wstrzymującym się, podjęła uchwałę nr 14 na 154 na 15 w sprawie rozpatrzenia wniosku dnia 21 września 2015 roku Stowarzyszenia Kutno Plus o podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Krzysztofa Matusiaka. Przypomnijmy, Stowarzyszenie Kutno Plus domaga się wygaszenia mandatu radnego, ponieważ zgodnie z ustawą radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego miasta, w której radny uzyskał mandat. Radny Krzysztof Matusiak pełni funkcję zastępcy prezesa robotniczej spółdzielni mieszkaniowej Pionier w Kutnie.